Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, a was chciałbym zaprosić na tier listę na kanale Totalni Dramaturdzy. Jak widzicie, mamy tutaj zestaw 125 postaci. Teraz pewnie większość z was się zastanawia, ale Pomidor, już kiedyś Zakol robił tier listę tych wszystkich postaci podzielone na sezony. Jak najbardziej się zgadzam. Aczkolwiek stwierdziłem, że jako taki luźny materiał przed zakończeniem roku, fajnie byłoby, jakbym ja zrobił coś podobnego, bo uważam, że ja myślę, że też bym mógł coś tutaj ciekawego wprowadzić, jeżeli chodzi o moją jakąś tam opinię. Tym bardziej, że troszeczkę zmienimy sobie zasady tej tier listy całej, ze względu na to, że jak widzicie, mamy tutaj postacie z nadchodzącego sezonu Totalnej Porażki. Ja nie chciałbym na temat tych akurat konkretnych postaci się wypowiadać z prostego powodu, ponieważ dopóki nie będzie pierwszy odcinek lub nawet cała seria, ten nowy sezon Totalnej Porażki, to nie chciałbym zabierać głosu, ponieważ skąd mam wiedzieć, jak te postacie wypadną, no nie? Tak więc, mamy 125 teoretycznie postaci, aczkolwiek będziemy musieli sobie skrócić tutaj dużą część tych postaci, które będą w tym nadchodzącym sezonie. Tak więc mamy oczywiście 4 kategorie, od najlepszego do najgorszego. No i co? Myślę, że bez zbędnego przedłużania przedstawię wam moją kolejność i uzasadnię dlaczego. Lecimy chronologicznie po kolei. Na samym początku mamy Chrisa. Jeżeli chodzi o postać Chrisa, to przez pierwsze 3 sezony, no ewentualnie Zemstę Wyspy, bardzo miałem o nim takie, no spoko podejście. Było widać, że on się martwił o dzieciaków, którzy trafili na obóz Łałanakła i potem jeszcze jak byli w trasie. Było widać, że tak naprawdę w jakimś minimalnym stopniu się przejmował, co chociażby może pokazać plan Totalnej Porażki, gdzie praktycznie był pełen paniki w momencie, kiedy oni by utonęli, bo wiedział, z czym to by się jadło, a mianowicie z tym, że jego program by został zdjęty z anteny, plus na dodatek prawdopodobnie poszedłby siedzieć, co i tak już zresztą później się wydarzyło. Natomiast koniec końców uważam, że był bardziej człowieczy w pierwszych 3 sezonach niż później, ale myślę, że to nie tylko ja tak uważam. I jakbym miał dzisiaj Chrisa McClaina ocenić, to w tych 4 kategoriach nie powiedziałbym, że jest najgorszy. Nie powiedziałbym, że też jest słaby. Do najlepszego bardzo, bardzo mu brakuje, więc myślę, że kategoria dobre jest tutaj wręcz idealna, jeżeli chodzi o jego postać. Następnie mamy szefa Hatcheta. Szefa bardzo, bardzo, bardzo lubiłem i nadal lubię. I oczywiście RIP dla naszego tutaj polskiego aktora głosowego, który odtwarzał rolę szefa. Natomiast jeżeli chodzi o jego postać, lubiłem go zawsze. Nie było nigdy momentu, gdzie bym narzekał na jego postać. To, że on był bardzo surowy i tak dalej, no z czymś to się niestety musiało jeść. Co nie? Tak więc, no przykro mi tutaj w tym momencie mówić, bo wiem, że niektórzy pewnie mogliby dać szefa na miejsce najgorsze przez to, że on był dla wszystkich taki surowy, ale ja zauważyłem pewną taką rzecz. O ile szef był bardzo surowy w pierwszym sezonie i to było widać, tak później w drugim sezonie zyskał w moich oczach jeszcze większy respekt, kiedy potrafił się normalnie zachować i normalnie dyskutować z taką Bev. Bo pamiętacie, on tam ją przepytywał z różnych tam rzeczy i ona potrafiła z nim nawiązać jakiś kontakt i było później widać, że jego postać troszeczkę bardziej tak, może nie powiem, że spokorniała, chociaż bardziej stonowała się ta jego postać. A więc jeżeli mam oceniać, w mojej opinii szef nadal jest tutaj na tej dosyć mocnej topce. Następnie mamy Dona. Z Donem wszyscy wiecie, jakie ja mam zdanie na temat Dona. Uważam, że on, pojawiając się w wariackim wyścigu, tak naprawdę zastępuje idealnie wręcz Chrisa. Jest w mojej opinii bardzo dobrym prowadzącym. I szczerze powiedziawszy,
uważam, że on mocno przypomina Chrisa z pierwszych tych dwóch, ewentualnie trzech sezonów. Że jest to, pomimo tego, że ma tam też trochę cyniczne podejście, że tak trochę ma jaja, robi sobie jaja na przykład z tego, że ktoś tam, nie wiem, przepierdziela jakieś wyzwanie, to jednak trzyma się jakichś zasad. Chris zresztą też wcześniej trzymał się jakichś zasad, później stwierdził, że jednak walić te zasady i tyle, no nie? Tak więc jak ja mam tutaj ocenić w tym momencie pana Dona, to uważam, że on nawet przebija Chrisa obecnie. Mam nadzieję, że Chris już w tych nowych sezonach trochę bardziej się ogarnie. Tak więc Don, jesteś stawiany wyżej od tutaj tego pana. Chris, ucz się od Dona. Pokory. Beth. Co ja mogę powiedzieć na temat Beth? Na początku, w pierwszym sezonie, niezbyt przepadałem za jej postacią. Ze względu na to, że trochę drażniło mnie to, że okej, plus dla niej, że ona się raz postawiła. Naprawdę plus dla niej, że ona się raz postawiła. Natomiast uważam osobiście, że pierwszy sezon to był najgorszy, jaki mógł być dla niej sezon. Uważam, że pomimo, że tam wniosła coś delikatnie do tego pierwszego sezonu, to koniec końców praktycznie, jak mam porównywać Beth z pierwszego sezonu, a z drugiego sezonu, to jest totalna przepaść. Zresztą zrobiłem nawet na ten temat film, możecie sobie oczywiście obadać, bo jest to dosłownie poprzedni film na tym kanale. Tak więc, jakbym miał dzisiaj spojrzeć na Beth, uważam, że jest ona dobrą postacią i zasługuje na te oto miejsce. Tak więc tyle, nie mam nic więcej do powiedzenia, lecimy dalej. Następna jest Bridget. Bridget, nigdy nie miałem o niej złego zdania. Dosłownie nigdy nie miałem złego zdania na temat Bridget. Natomiast uważam, że jest to postać trochę tragiczna na zasadzie tego, że ona ciągle non-stop w tyłek dostaje. I ciągle tak naprawdę wykłada się na takich rzeczach, co troszeczkę mnie smuci, bo osobiście jej facet dał radę chociaż dojść do finału i wygrać, pomimo tego, że wcześniej wypadł, potem wrócił, to jednak liczy się to, że jednak doszedł do tego finału. I kurczę, no, jest mi mega przykro, że ona nigdy nie miała takiej okazji dojść do finału i stoczyć walkę z kimś nawet silniejszym od niej, bo ja z chęcią oglądałbym taki pojedynek. Natomiast jakbym miał oceniać od najlepszej do najgorszej w tej skali od 1 do 4, no osobiście ja mam wielki sentyment do Bridget i uważam, że jest to najlepsza postać. Troszeczkę szkoda, że dostaje tak w dupę, więc niech sobie tutaj, że tak powiem, siedzi na tym miejscu. Następnie mamy Cody'ego. Cody'ego na początku nie lubiłem, bardzo nie lubiłem Cody'ego, ze względu na to, że widziałem, jak bardzo zachowywał się, nie wiem, czy to będzie dobre określenie, ale trochę zachowywał się jak spermiarz wobec Gwen. Natomiast później zyskał u mnie szacunek, bo jednak trochę bardziej się ogarnął. Czuć było nadal, że jemu zależy na Gwen, że tak bardzo mocno mu zależy na Gwen, ale nie był aż na tyle irytujący, jak był w pierwszym sezonie. Jakbym miał oceniać przez pryzmat pierwszego sezonu, to bym dał go tutaj. Natomiast jeżeli mam go oceniać dzisiaj, uważam, że zaliczył on mocny progres. I śmiało bym mógł dać mu kolejną szansę, żeby nawet wystąpił w Plejadzie Gwiazd. Trochę szkoda, że on się nie pojawił, bo uważam, że zasłużył na to, żeby pojawić się w Plejadzie Gwiazd. Courtney. Na początku miałem o niej sceptyczne nastawienie, później trochę bardziej ją polubiłem, ale koniec końców znów mam o niej sceptyczne, o ile nie najgorsze nastawienie. Nie potrafię pałać sympatią do tej postaci. Uważam, że to jest postać, która kiedyś może miała jakieś pozytywne cechy, a obecnie troszeczkę ciężko byłoby znaleźć te pozytywne cechy, więc nie dawałbym jej tutaj ani tutaj, bardziej wydaje mi się, że albo słabe, albo najgorsze. Natomiast czy są postacie gorsze od Courtney? Myślę, że są, więc dlatego Courtney dostaje miejsce słabe po prostu, bo są niestety gorsze postacie od Courtney. Gdyby nie było tych gorszych postaci, myślę, że ona by mogła spokojnie zaliczyć tutaj te oto miejsce. Teraz dalej, DJ. Gdzie ja tak samo jak Bridget jest mi bardzo szkoda. Przepraszam w ogóle za to, że się tak zaplątałem, więc jeszcze raz powiem.
że DJ-a, tak jak Bridget, jest mi bardzo, bardzo, bardzo szkoda. Naprawdę, uważam, że jest to postać, która ma szansę być gdzieś tam mocno w hierarchii, że nawet zaryzykuje stwierdzenie, że mogłaby dojść do finałowej trójki, czy nawet czwórki. Natomiast twórcy tak naprawdę z DJ-a zaczęli robić mem. Bo tak jak jeszcze w pierwszym sezonie zaszedł bardzo daleko i wyleciał w zasadzie przez wyzwanie horrorowe, tak od planu totalnej porażki i w szczególności totalnej porażki w trasie, DJ bardzo, bardzo mocno dostaje w tyłek. I tak na dobrą sprawę jest mi go naprawdę bardzo szkoda, bo jest tak samo traktowany jak Bridget. W pewnym sensie te dwie postacie, i Bridget, i DJ, stały się swego rodzaju dla twórców memem, gdzie to dosłownie wylatują z błahych powodów. Szkoda, bo uważam, że naprawdę te dwie postacie mają potencjał, by gdzieś dalej zajść. Skoro Jeffowi się udało, to czemu miałoby się nie udać takiemu DJ-owi czy Bridget? Ale jak mam oceniać między w skali od 1 do 4, zawsze stałem za DJ-em i zawsze za nim będę stał. Daję go tutaj. Zresztą o tym też niejednokrotnie się wypowiadałem. Duncan. Duncan jest przykładem postaci, jak zajebiście zaczął tak naprawdę. Bo naprawdę to, jak Duncan zaczynał w totalnej porażce w pierwszym sezonie, a jak skończył, to jest naprawdę niebo a ziemia. I jest to przykład postaci, która bardzo dobrze miała początki, ale finał tragiczny. Jak miałbym oceniać dzisiaj Duncana na podstawie Plejady Gwiazd, to znalazłby się on tutaj. Że nie jest on ani dobrą, ani najlepszą, jest już po prostu obecnie słabą postacią. Słabą postacią dlatego, że po prostu nie potrafi już... No stracił ten pazur, nie potrafi już niczym zaskoczyć, a wręcz przeciwnie, zaczyna być bardzo irytujący. Dlatego koniec końców, pomimo dobrych początków, Duncan, lądujesz tutaj, przykro mi, niestety. Mimo sentymentów do ciebie, to nie potrafię zdzierżyć obecnie twojej postaci. Naprawdę, przykro mi. Ewa. Gdybym był sobą sprzed kilku lat, powiedziałbym, że Ewa zaliczyłaby tutaj to miejsce. Natomiast uważam, że pomimo tego, że potrafi być ona irytująca, potrafi ona nie jednej postaci krwi napsuć, sądzę, że ona wprowadza takie dymy, że z chęcią zobaczyłbym ją gdzieś w innych sezonach, o ile by coś takiego jak inne sezony powstałyby z pierwszą obsadą. Pomimo tego, że w pierwszym sezonie była ona bezużyteczną postacią i powinna ona znaleźć się na tej liście, a się nie znalazła, to koniec końców uważam, że mogłaby dostać swoje dłuższe 5 minut i moglibyśmy ją lepiej poznać. Nie powiedziałbym, że jest ona najlepsza, ale myślę, że dobrą postacią w pewnym sensie jest, ponieważ nie powiem, że nie, w niektórych scenach uśmiałem się prawie że do łez, patrząc jak ona się triggeruje na wszystkich. Czasami było to irytujące, natomiast uważam, że jest to trochę śmieszne. Ezekiel. Tutaj trochę ciężko mi będzie być obiektywnym, chociaż nie, myślę, że nie będzie. Na początku miał bardzo ciężkie początki, ponieważ ja nawet nie lubiłem go w pierwszym sezonie za bardzo. Bardzo mnie irytował chociażby tymi głupimi seksistowskimi uwagami. Natomiast uważam, że w trzecim sezonie z Ezekiela zrobili mocno kozła ofiarnego. I to, co się z nim wydarzyło w trzecim sezonie i miało miejsce później, w późniejszych sezonach, sprawia, że jest mi go po ludzku szkoda. I pomimo niektórych uwag do jego postaci przez inne osoby, pomimo takiej niechęci, ja bym bardzo chciał go zobaczyć jako nowo napisana postać lub po prostu jakiś jej wątek, który sprawiłby, że moglibyśmy go po prostu na dłużej zobaczyć. Tak więc ja uważam, że on ma potencjał i mógłby wprowadzić jakieś dymy. Tak więc oceniam go nawet tutaj. Na początku chciałem go dać do dobrych, ale sądzę, że mógłby naprawdę zrobić jakąś zadymę. Natomiast zmutowany Ezekiel z przyczyn oczywistych ląduje tutaj. Tak, zmutowany Ezekiel jest obrzydliwy,
I myślę, że tym komentarzem możemy przejść po prostu dalej. Nie ma co tutaj komentować nawet, ponieważ to, że on tam kogoś nastraszył, to, że on tam nad kimś się znęca, będąc zdziczałym potworem, no powoduje, że jest to po prostu dla mnie osobiście obrzydliwe. Jeff. Jeff miał dosyć ciekawe początki, bo na początku bardzo go lubiłem. Później w planie totalnej porażki bardzo mnie denerwował w pierwszym chociażby odcinku, jak zbyt mocno czulił się z Bridget. Potem trochę próbowali na siłę z niego zrobić Chrisa 2.0. Natomiast koniec końców uważam, że wyszedł na prostą i bardzo mocno mi imponował w takiej totalnej porażce w trasie, gdzie skompromitował Blaney. Jak chociażby w wariackim wyścigu, dlatego ex aequo zdobywa on najlepsze miejsce. Tak jest, jest tutaj na samiutkiej górze. Gwen. Tak jak z Duncanem, mogę się wręcz powtórzyć. Początki miała bardzo dobre, a na końcu stało się, co się stało, czyli po prostu zaliczyła mocny regres. I to naprawdę na tyle taki mocny regres, że jakbyśmy mieli porównywać dzisiejszą Gwen z poprzednią Gwen, to przepaść jest murowana. Co mogę powiedzieć? Szkoda jest mi jej, ale niestety sama sobie naważyła tego wina. Nie oszukujmy się, gdyby nie sytuacja z totalnej porażce w trasie, dzisiaj Gwen zupełnie inaczej by się zachowała i podejrzewam, że byłaby zupełnie inną postacią. Natomiast z wielkim bólem serca, niestety przyznaję jej miejsce przedostatnie, w sensie przedostatnią kategorię, czyli jest ona po prostu słabą postacią obecnie. Jeżeli by została na nowo napisana, okej, wtedy mogę zmienić zdanie. Natomiast na chwilę obecną jest po prostu źle. Harold. Na początku średnia to była według mnie postać. Trochę miałem bekę nawet wręcz z tego, jak chłopaki nad nim się tam pastwili. Natomiast uważam, że jest to postać, która wyszła mocno na prostą i bardzo mi zaimponowała w planie totalnej porażki, bo bardzo daleko zaszła jak na taką postać, jaką jest Harold. I szczerze powiedziawszy, trochę na siłę był w totalnej porażce w trasie, bo tak naprawdę mało co wniósł do totalnej porażki w trasie, bo bardzo szybko odpadł. Później to tylko on, wiadomo, był na tych podsumowaniach całych. Więc jeśli miałbym go dzisiaj oceniać, cały czas mi serce podpowiada, żeby zostawić go tutaj, aczkolwiek no niestety totalna porażka w trasie to był ostatni oficjalny sezon, w którym on brał udział, więc no niestety zjechał kategorię niżej. Muszę być sprawiedliwy i sprawiedliwie też oceniać. Heather. Nikogo raczej nie powinno zdziwić to, co teraz powiem, a mianowicie nie bardzo lubiłem Heather. Naprawdę bardzo nie lubiłem Heather i trochę się cieszyłem, że karma ją spotkała, że straciła włosy. W drugim sezonie było widać, że delikatnie ona spuściła z tonu. W trzecim sezonie trochę bardziej ją polubiłem. W Zemście Wyspy jako cameo to tylko takie cameo, więc trochę wróciła taka stara Heather, bym powiedział. Natomiast w Plejadzie Gwiazd trochę bardziej ją polubiłem i myślę, że mogę spokojnie dać ją jako dobrą postać. I to bez zająknięcia się. Naprawdę. Mogę powiedzieć, że obecnie mogę dać jako dobrą postać. Kiedyś by pewnie była słabą postacią. Najgorszą raczej nie, bo daleko jej brakuje do bycia najgorszą. Ale spokojnie mogę dzisiaj powiedzieć z ręką na sercu, że jest to dobra postać. Izzy jest szalona. Raczej każdy to wie, ona zbytnio się nie zmieniła na podstawie tych sezonów, które miały miejsce, tak więc jak mam w dużym skrócie Izzy ocenić, zawsze mnie ona bawiła. Naprawdę, zawsze mnie ona bawiła i myślę, że fajnie byłoby ją jeszcze gdzieś zobaczyć, tak więc ląduje ona bardzo wysoko. Justin. Pierwszy sezon był mi totalnie obojętny, no bo w sumie raz się odezwał, pokazał, że jest takim ultraciachem, że normalnie wszyscy na niego lecą, nawet chłopaki, co się okazuje. Natomiast dzisiaj jak mam go ocenić, to szczerze powiedziawszy jest on obrzydliwy.
Pomimo tego, że jest on taki piękny, że ho-ho, że tak dba bardzo o cerę, co oczywiście ja z tym problemu nigdy nie miałem. Natomiast uważam, że skoro jedna delikatna rana powoduje u niego panikę, i to taką srogą panikę, że pół twarzy dosłownie mu jakby urwało, no to szczerze, takiego lalusia chyba mi naprawdę nie potrzeba i szczerze, ląduję tutaj zaraz obok zmutowanego Izykiela. I naprawdę, nie wierzę, że to mówię, ale oni, Harold, Izykiel, Cody i w ogóle ci wszyscy wyżej, są bardziej męscy lub kobiecy, bo tu kobiety też są, niż Justin. Nawet powiem nawet więcej. Te kobiety są bardziej męskie niż Justin. A to już o czymś świadczy. Odnośnie Katie wypowiadałem się szerzej w postaciach Zapchaj dziury tak zwane. I sądzę, że to miejsce jest ewidentne dla niej. Bo naprawdę ona nic tak naprawdę nie wniosła, tak samo jak jej przyjaciółeczka Sadie. Dlatego tutaj myślę, że krótki komentarz wystarczy dla tych obu pań. LeShauna. Zawsze lubiłem, zawsze szanowałem i mam tak jakby odwieczny lub dożywotni szacunek. O, trochę tych postaci jeszcze zostało. Mam dosłownie taki dożywotni szacunek dla LeShauny. Za to, że po prostu jest, za jej charakter i tak dalej. Że ona się nigdy nie poddaje, walczy do samego końca. I jest ona bardzo pozytywną postacią. W sezonie drugim dostała bardzo mocno w tyłek. Szczerze to ona chyba najmocniej dostała w sezonie drugim. A sezon trzeci to była już tylko i wyłącznie formalność. Bo jak się szybko pojawiła, tak szybko zniknęła. W sumie to można też powiedzieć o większości postaci z trzeciego sezonu z drużyny zwycięzców. I szczerze chciałbym ją zobaczyć jeszcze na ekranach, mimo że jej wątki tak naprawdę gdzieś się tam pokończyły i już mało by dała nam tutaj do zaoferowania, to jednak chciałbym bardzo ją zobaczyć na ogromnym ekranie. Lindsay. Zawsze lubiłem Lindsay w pierwszym sezonie, czy nawet w drugim sezonie, bo naprawdę bardzo w drugim sezonie imponowała. Natomiast od trzeciego sezonu stała się tak zwaną postacią memem, tak jak Bridget czy DJ, czy nawet Izykiel. I jak mam patrzeć na Lindsay przez pryzmat piątego sezonu, to jest kurwa jakieś nieporozumienie. Tak więc przykro mi, ale lądujesz tutaj jako słaba postać, bo zaliczyłaś bardzo mocny regres. No, postać, która na początku nie podobała mi się w pierwszym sezonie, kompletnie mi się nie podobała. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest to postać, która mocno wyszedła na... Dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest postać, która mocno wyszła na prostą i z ręką na sercu powiem wam w tym momencie, że Noah ląduje na samej górze. To, jaką on zmianę przeszedł, myślę, że większość z osób tutaj się ze mną zgodzi, że porównując Noah z pierwszego sezonu, a obecny Noah, to jest ogromna przepaść. Owen. O Owenie miałem zdanie takie, że nic praktycznie się niewiele zmienił do czasu. Do czasu, kiedy w wariackim wyścigu pokazał, jak bardzo jest za swoim przyjacielem, że jest taki bardzo mocno przyjacielski, że nie myśli on tylko o takich rzeczach jak jedzenie, że potrafi się na czymś innym skupić i nawet wesprzeć swojego przyjaciela. Dlatego Owen uważam, że również ląduje bardzo wysoko. Sadie, tak jak Katie, bez komentarza zbytniego. Po prostu bądź sobie tutaj razem z Katie. Myślę, że razem i wy i Justin, ewentualnie zmutowany Izykiel, stworzycie ładny kwadracik. Jakkolwiek to brzmi. Trent. Z bardzo naprawdę fajnej postaci, którą bardzo szanowałem. Bardzo mocny regres. Bardzo mocny regres. To, co on zaprezentował sobą w planie totalnej porażki, to jest nieśmieszny żart. I nie ma tutaj usprawiedliwienia, że był po prostu na tyle zakochany, że się martwił. Robił takie fikołki, takie miał odklejki od rzeczywistości, że naprawdę ląduje on tutaj. Przykro mi, Trent, ale no źle uważam, że wypadłeś w planie totalnej porażki. Naprawdę, bardzo źle. Tyler. Postać, z której
która była właśnie też swego rodzaju memem, ponieważ był wyśmiewany chociażby z tego, że boi się kurczaków, zaliczył mocny progres. W trzecim sezonie naprawdę, kurde, pokazał, że jak chce, to potrafi. I nawet powiem więcej. Zaszedł dalej niż jego dziewczyna, Lindsay. Bo jak przypomnimy sobie pierwszy sezon, to w pierwszym sezonie to Lindsay zaszła dalej niż Tyler. Tyler bardzo szybko odpadł, tak na dobrą sprawę. A tutaj role się trochę odwróciły. Więc osobiście uważam, że tutaj zmiana jak najbardziej na plus. I lądujesz bardzo wysoko, panie Tyler. Pan Kokos. Na początku to był dla mnie totalny absurd, że dodali w ogóle postać pana Kokosa, ale patrząc dzisiaj, uważam, że jest to totalna beka i szczerze dał mi dużo kontentu ten otóż człowieczek, a raczej ten kokos, więc lądujesz tutaj. Nie wiem w ogóle, dlaczego człowieczek powiedziałem, bardzo przepraszam za to. Ostatnio mam jakieś dziwne jąkania się i język mi się strasznie plącze, za co chcę tutaj w tym momencie przeprosić. Swoją drogą też nagrywam to spontanicznie, bez żadnego scenariusza. Tutaj wszystko leci tak naprawdę na żywioł, tak więc jeżeli będę miał jakieś zacinki czy coś, to z tego miejsca również przepraszam. Mama DJ-a to w ogóle ex aequo leci na samą górę, ponieważ uważam, że ona zrobiła zarąbisty content, a w szczególności w wyścigu celebrytów. I przepraszam za powiadomienie, są to powiadomienia z Twittera. Bardzo za to przepraszam. Więc jeszcze raz, mama DJ-a robi zarąbisty content, naprawdę. Mówię wam to z ręką na sercu, jak wyjaśnię swojego tutaj synalka. Bardzo dobry content. Jeśli chodzi o Josha, to tutaj niestety nie mogę go dać na żadną z tych tutaj list, ze względu na to, że go bardzo słabo poznaliśmy, bo uważam, że ten jego jeden występek w planie totalnej porażki wyścig celebrytów to jest zdecydowanie za mało. Natomiast nie powiem, że troszeczkę śmiechłem z jego pojawienia się i z tego, co tam się działo, a w szczególności potem, jak przed pojawieniem się obozowiczów na planie filmowym i przed ich audycjami mieli ten problem tak zwany, gdzie tam ktoś, nie pamiętam, czy to był niedźwiedź, czy kto to tam dokładnie wszedł i im zepsuł program, tak na dobrą sprawę. Natomiast jeżeli chodzi o Josha, to póki co nie chcę go nigdzie tutaj dawać, bo no średnio mogę się wypowiedzieć na jego temat oczywiście. Alejandro, bardzo mocny zawodnik, natomiast uważam, że to, co pokazane zostało w Plejadzie Gwiazd, to bardzo mocny regres zaliczył. Miał niby z jednej strony do tego prawo, bo przecież rok spędził w tym całym blaszaku. No ale z drugiej strony zawsze wykazywał się sprytem, a tutaj go mal dosłownie cisnął na wszelakie możliwe sposoby, tak więc no uważam, że zaliczył mocny regres, i ale nie aż taki bardzo jak tutaj ta piąteczka zawodników. Jest nadal dobrą postacią, ale nie zaliczył aż takiego regresu. Blaine Lee, no to bez zbędnego komentarza, nawet już o tym film robiłem. W dużym skrócie, nie lubię bardzo tej postaci. Nie lubiłem i lubić nie będę. Sierra zawsze była irytująca, natomiast w Plejadzie Gwiazd trochę bardziej ją tolerowałem. Nie mogę powiedzieć, że jest ona najlepszą postacią, natomiast mogę ją dać tutaj. Anna Maria, postać, która tak naprawdę nie wiem, czym próbowała być, ale jej obecność uważam, że jest bezsensowna i nic nie wprowadziła tak naprawdę. Więc na dobrą sprawę niech ona przywita się tutaj z pozostałymi, z Fantastycznej Piątki. Może się jakoś zabawicie z mutowanym Izykielem. B zawsze bronić będę i zawsze broniłem, i nieważne, co by się stało, uważam, że jest to postać, która została niesprawiedliwie potraktowana w Zemście Wyspy i fajnie byłoby, jakby dostał drugą szansę. Tak samo jak Brick. Też uważam, że fajnie byłoby, żeby dostał drugą szansę. Camerona bardzo lubię. Uważam, że pomimo tego, że na początku był irytujący z tymi wyliczeniami i tak dalej i innymi tego typu rzeczami,
to koniec końców uważam, że był to bardzo ciekawy finał, że balonowy chłopiec zmiażdżył mięśniaka z mózgiem orzeszka tak naprawdę, a raczej z mózgiem w kształcie orzeszka. I uważam, że jest to naprawdę mocny zawodnik, który ląduje spokojnie tutaj. Dakoty jest mi po prostu bardzo szkoda. Uważam, że jest to postać, która mogłaby dostać trochę więcej czasu antenowego, oczywiście jako ludzka postać. I szczerze chciałbym ją zobaczyć, jeżeli by coś takiego kiedyś powstało, że wróciłyby te stare postacie z poprzednich obsad, to bardzo bym chciał ją zobaczyć, dlatego jest ona w mojej topce tutaj. Odnośnie Dakota Zoida, to dla mnie trochę już na siłę to jest zrobione. Nie wystarczył im zmutowany Ezekiel, to już woleli zrobić Dakota Zoida. Choć nie powiem, fajnie się to prezentowało, jak Dakota Zoid atakował Chrisa i szefa. Natomiast uważam, że jest to bardzo na siłę wątek zrobiony. Dawn, pomimo tego, że jest specyficzna, to czuję jakiś taki vibe do Bridget. Nie wiem czemu, ale czuję jakiś delikatny vibe do Bridget, jeżeli chodzi o Dawn, więc uważam, że też została niesprawiedliwie potraktowana. I fajnie byłoby ją kiedyś jeszcze na ekranach zobaczyć. Joe uważam, że jest taką lepiej napisaną Ewą. Pomimo tego, że ma też swoje takie bardzo mocno elementy rządzenia się i udowadniania tego, jaka to jest nie najlepsza. Znaczy nie najlepsza w sensie, że chodzi, że jest najlepsza. To koniec końców to uważam szczerze, że wypada bardzo dobrze i nawet lepiej niż Ewa. Więc bardzo chciałbym jeszcze Joe zobaczyć. Bo mnie szczerze w ogóle nie irytowała ani w Zemście Wyspy, ani w Plejadzie. Lightning, no to jest kurde jakieś nieporozumienie. Dziękuję za uwagę. Mike uważam, że bardzo sprogresował od Zemsty Wyspy w Plejadzie Gwiazd. W sensie, jak mam porównywać Mike'a z Zemsty Wyspy a Plejady, to uważam, że jest mocny progres. I uważam, że jest to postać, która jest dosyć interesująca i fajnie, że się pojawiła. W ogóle sam pomysł na napisanie postaci, która choruje na osobowość wieloraką, jest dosyć interesujący, więc daję go tutaj. Tak samo jak i daję Chestera, bo Chester, nie będę tego ukrywał, że jest dla mnie bardzo śmieszny. Svetlana też dała mi ładny content. To samo Vito, chociaż wiem, że tutaj ta oto pani bardzo by chciała być z Vito, no ale no niestety, jak to mawia bardzo mocno klasyk i to dosyć wulgarny, nie dla psa kiełbasa. Manitoba Smith też oczywiście w mojej opinii jest bardzo wysoko, ponieważ bardzo lubię również jego postać, tak samo jak i ostatnia osobowość Mike'a, czyli Mal, który również uważam, że zrobił bardzo mocny content w Plejadzie Gwiazd. Uważam, że naprawdę to był bardzo świetnie napisany antagonista i uważam, że dał taki trochę powiew świeżości. Sama bardzo lubię, ale nie powiedziałbym, że jest może jakiś on najlepszy na świecie. Natomiast fajne jest to, że zrobili jakąś taką postać, która interesuje się gamingiem. I szczerze dałbym go tutaj na to miejsce, zaraz obok Harolda. Myślę, że oni by mogli znaleźć wspólny język. Scott, na początku go nie lubiłem, później uważam, że był to nawet okej napisana postać. Trochę mnie bawił fakt, jak on miał konflikt z Quem. Natomiast to, jak on niesprawiedliwie wyrzucał innych, uważam, że zasługuje na mocną krytykę, ale z drugiej strony też na spryt, ponieważ w końcu w totalnej porażce wszystko polega na tym, żeby w jakiś fajny, sprytny sposób dojść do tego miliona. Natomiast no nie powiedziałbym, że może jest on najlepszą postacią, ale do dobrych bym go dopisał bez problemu. Stacy to jest w ogóle totalne nieporozumienie w totalnej porażce. Bardzo źle napisana postać. Gdyby jej nie było, to szczerze totalna porażka by nie ucierpiała. O Zoe zawsze mówiłem w superlatywach, więc tutaj uważam, że jak najbardziej zasługuje na to miejsce. Bardzo lubię tę postać za to, że jest taka dobroduszna, z dobrym sercem. I nie jest ona na siłę napisana jako zła postać. Natomiast
komando Zoe jest niepotrzebnie w ogóle napisaną postacią, ale nie mogę powiedzieć, że jest to najgorsza postać, więc bym powiedział bardzo taki dobry / średniak. Kieł dał mi bardzo dużo kontentu, więc zasługuje na to miejsce, ponieważ śmiesznie się znęcał tutaj nad tym oto panem. Dobra, kogo mamy następnego? Mamy następnego Jose. Jose, szczerze powiedziawszy, dałbym bardzo wysoko z tego względu, że chciałbym zobaczyć, jakby pojawił się w jakimś innym sezonie, ze względu na konflikt tutaj braci, a nawet jakby się nie pojawił jako konflikt, to gdyby kiedyś w magiczny sposób powstało coś takiego jak Wariacki Wyścig 2, to z chęcią zobaczyłbym drużynę braci, Alejandro i Jose, to byłby dopiero content. Amy. Za to, jak traktuje Samil, bądź też Sami, ląduje tutaj. Jest to słaba postać. Nie mogę powiedzieć, że najgorsza, bo szczerze powiedziawszy, gorsze są postaci niż Amy, ale sam fakt. Birdo. To by było na tyle. Lecimy dalej. Dave. Dave jest po prostu słabą postacią. Na początku jeszcze uważałem, że będzie to z tego naprawdę całkiem fajna postać. Natomiast potem, jak on się zaprezentował, sprawia, że nie mogę na niego dłużej patrzeć. Idąc dalej. No, bo tutaj nie ma jakby za bardzo co komentować dalej. Naprawdę uważam, że bardzo mocny regres. Bardzo, bardzo, bardzo mocny regres. Ella. Pomimo tego, że pewnie nie jedną osobę irytowała śpiewem, to uważam, że jest to urocza postać i to, jak ona została potraktowana na wyspie Pakitef, woła o pomstę do nieba, tak więc dałbym ją jako dobrą postać, nie go, tylko ją. O, żeby nie było, że ja tutaj się specjalnie przejęzyczyłem. Jasmine to ex aequo ląduje na samą górę, bo uważam, że jest to bardzo fajnie napisana postać i szczerze powiedziawszy, powinna dostać więcej czasu antenowego. Leonard to Eluvina, żaden progres, żaden regres, stoi ciągle w miejscu i jest irytujący. Max, tak szczerze powiedziawszy, wydawał mi się na początku ok, ale patrząc na to, jak pod kopułą tam nie bardzo gra, to zalicza on tutaj te miejsce. Rodney to jest tak naprawdę tragicznie napisana postać, to nie ma w ogóle... nie ma tutaj w ogóle żadnej dyskusji. Tak jak jeszcze DJ jest mi bardzo szkoda, bo jest tak zwanym jest bardzo mocnym popychadłem. Tak Rodney to po prostu sorry, ale nie ma miejsca tutaj dla ciebie, stary, i jesteś bezużyteczny. Sami uważam, że wypada o wiele lepiej niż Amy. Nie jest może najlepszą postacią, ale widać, że potrafiłaby się wykazać. Tak więc daję ją tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o Scarlet, to ex aequo obie tutaj jej formy lądują tutaj. Nie potrafię patrzeć na tę postać, jest ona obrzydliwa i szczerze powiedziawszy, gdyby jej nie było, to byłoby nawet lepiej. Shona bardzo lubię. Pomimo tego, że czasami jest irytujący z tymi zombiakami, to jednak dał mi tutaj bardzo dużo kontentu w wyspie Pakitef, dlatego ląduje on na samą górę i bardzo uważam, że zasłużył na ten finał. Sky, na początku fajnie napisana postać, później uważam, że coraz bardziej mnie na przykład irytowała, więc ląduje ona tutaj. Sugar bez zbędnego komentarza dostaje tutaj miejsce, dziękuję za uwagę. Toffer. Nie mogę powiedzieć, że jest najgorszy, ale też nie mogę powiedzieć, że jest najlepszy. Więc jakbym miał wybierać między tym a tym, to szczerze jego wątek z tym, jak próbował na siłę zastąpić Chrisa, był dosyć zabawny. Natomiast sama w sobie postać była... Ni to mnie mroziła, ni to mnie, kurde, jakoś fascynowała. Więc bym powiedział, że taki dobry z naciskiem na średniak. Tego pana to oczywiście biorę na samą górę, ponieważ on, jak i Jeff, Brody, jak i Jeff dosłownie stanowią bardzo dobry duet.
Naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo dobry i mocny duet. dziękuję za uwagę. Bliźniaki. To uważam, że to w ogóle to jest... to są bardzo fajnie napisane postacie. Uważam, że... Uroczy oni są. Tak, dobrze to... Bo chciałem to jakoś w sumie odmienić. To są... urocze to postacie. Na swój sposób ciekawe. I uważam, że fajnie byłoby ich jeszcze zobaczyć na dłużej trochę, tak więc bym nawet dał ich tutaj. Czemu by nie? Oni mi są strasznie obojętni. Więc jakbym miał szczerze wybierać, to prędzej dałbym ich tutaj niż tutaj. Strasznie mi są obojętni. Aczkolwiek nie mam do nich jakiejś złej krwi. Geniuszki, pomimo tego, że pewnie niektórych irytowali, to uważam, że nie są najgorszymi ani słabymi postaciami. Natomiast, tak jak tutaj w tym przypadku, trochę obojętno. Obojętne mam podejście. Ojciec z synem to w ogóle uważam, że top content. To, co oni robili w ogóle w wariackim wyścigu, to jest po prostu eleganckie i szczerze, kurde, chciałbym ich trochę dłużej oglądać. Mózg orzeszka, zbyt mocno rządząca się. Słabe postacie. Pomimo tego, że się pogodzili i fajnie się to nawet na końcu oglądało, to przesłodzone postacie. Staruszkowie to ja bym dał ich bardziej tutaj, dlatego że dali mi oni pozytywny content przez swoją pierdołowatość. Weganki to szkoda w ogóle nawet komentować. Dziwnie napisane postacie, tylko tyle mogę powiedzieć. Tych to po prostu, kurde, chcę zobaczyć jeszcze dłużej. Naprawdę, oni to tutaj, kurde, powinni... jeszcze gdzieś pojawić, jakimś, nie wiem, wariackim wyścigu 2, czy nawet, kurde, z pierwszą obsadą. Chciałbym zobaczyć, jak Chris tutaj by na nich wieszał koty, brzydko mówiąc. Przyrodni bracia mnie na początku irytowali, natomiast później uważam, że zaliczyli mocny progres. Tak więc lądują oni tutaj. Rozwód, żona gówniara i matka. Dziękuję za uwagę, skoro wolicie się skupiać na zakupach, tak więc tu jest wasze miejsce. Kerry i Devin. Bardzo lubiłem ich od początku i liczyłem na to, że będą oni parą. Tak więc fajnie, cieszę się, że pojawili się i że między nimi doszło do tej relacji. Bardzo fajnie. Bardzo, 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 bardzo fajnie. I szczerze liczę na to, że kiedyś gdzieś jeszcze ich zobaczymy. Nie tylko jako cameo w Total Dramie Ramie, żeby nie było. Kadetki to top content. Gdyby nie one, to tak szczerze wariacki wyścig dalej byłby spoko, ale jednak one zapewniły dużo, naprawdę dużo czasu fajnego, antenowego i w ogóle trochę zmienię tutaj, dam bardziej ich obok siebie, żeby to było takie fajne nawiązanie do zespołu w wariackim wyścigu. Łyżwiarze... szczerze nie mogę powiedzieć, że... Chociaż, czy oni są najgorsi? Prędzej chyba bym powiedział, że są słabi. Chociaż z drugiej strony... Nie, macie rację. Wyjazd tutaj. Pobawcie się ze zmutowanym Izykielem. Emma i Kitty to... Lubiłem je od początku. Pomimo tego, że tutaj na początku Emma miała inne nastawienie do Kitty, bo trochę się bardziej rządziła, to koniec końców fajnie, że Emma... zainteresowała się Noahem, a Noah, że zainteresował się Emmą. Myślę, że z tego coś, kurde, jeszcze się pokaże, no nie? Goci. Goci oraz Loki. Ta trójka ex aequo leci na samą górę. Na samą górę. Ich styl bycia po prostu mi się podoba i mi bardzo odpowiada. Tutaj mamy już postacie z tego nowego sezonu, tak więc tutaj nie chcę za bardzo zabierać głosu, ale tutaj mamy stażystów. Jak mam oceniać stażystów, to gdyby nie oni, to trochę też mogłoby ta totalna porażka
ucierpieć. Może nie aż tak bardzo, ale chodzi po prostu bardziej o sam fakt, że oni w pewien sposób też dają content w taki sposób, że tam Chris, nie wiem, coś do nich gada, eksperymentuje nad nimi, tak więc no uważam, że oni by mogli być tutaj, kurde, spokojnie i fajnie byłoby, żeby wystąpili gdzieś jeszcze. Ewentualnie, nie wiem, może jakoś jako takie postacie, które mogłyby być w totalnej porażce. No może poza zmutowaną wersją tego stażysty, bo to jest po prostu jakaś kpina. Dobra, i tak to oficjalnie wygląda. Tych postaci już nie dawałem, nie wiem w ogóle co to jest za red flag, więc nie będę się tym sugerował. Tych postaci nie dawałem, ponieważ dopóki nie pojawi się nowy sezon, to nie chcę jeszcze zabierać głosu, a dramy ramy nie oglądałem, więc też się nie mogę wypowiedzieć tutaj. I tak prezentuje się moja lista tych wszystkich postaci. Czy zgadzacie się z tą listą? Możecie swoje opinie oczywiście napisać na samym dole, bo może wy macie inne zestawienie. Jak najbardziej poczytam wasze komentarze. Pamiętajcie, że ja tutaj bardziej w swój subiektywny sposób przedstawiam, jakie są według mnie najlepsze, jakie są najgorsze postacie. Wy możecie mieć zupełnie inne zdanie, co jak najbardziej oczywiście szanuję. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. I to by było na tyle. 50, prawie 2 minuty. Ja to będę musiał trochę poedytować, więc pewnie wyjdzie 40-minutowy materiał. Dawno nie było długiego materiału z mojej strony, tak więc jeżeli jesteście zainteresowani, to jak najbardziej się cieszę. No i widzimy się jeszcze w tym roku, ponieważ jeszcze trzeba jeden materiał wydać, a potem zrobić jedno wielkie podsumowanie roku 2022. Trzymajcie się i cześć!